No to zacznijmy nasz przegląd największych wygranych i największych przegranych minionego weekendu. Tym razem zaczynamy od porażek. Miejsce piąte, Arkadiusz Kula. Przed 52. rajdem Barburka Legend zapowiadał, że wygra. Jednak los spłatał mu małego figla i pozwolił jedynie albo aż stanąć na ostatnim stopniu podium. No cóż, musi uznać wyższość Quattro nad tylnym napędem, szczególnie w trudnych warunkach. Miejsce czwarte, ochroniarze strzegący bazy Red Bull Racing. Ponad 60 trofeów F1 skradziono podczas nocnego włamania. Mężczyźni najpierw stranowali bramę, a następnie dokonali kradzieży. No cóż, ciekawe komu mogą przydać się trofea. Chociaż idą święta, więc być może wkrótce pojawią się na Allegro. Miejsce trzecie, samorządy departamentów Górny Ren i Dolny Ren. Poważne problemy finansowe ma Raid Francji. Francuska runda WRC straciła około 1/3 budżetu. Powód? Brak miejscowego matadora, czyli Sebastiana Leba. Miejsce drugie, Caterham Sports. Brytyjska firma, która projektowała i budowała samochody, została sprzedana we wrześniu za niebagatelną sumę 1 funta. 20 października ogłosiła bankructwo z powodu zadłużenia na ponad 16 milionów funtów. Caterham wystartował jednak w Grand Prix Abu Zabi dzięki kibicom, którzy zebrali ponad 2 miliony funtów. Nowym właścicielem jest poprzedni właściciel, były piłkarz. Miejsce pierwsze, Kajetan Kajetanowicz. Nawet czterokrotny mistrz Polski może się pomylić i pomylił, dobierając opony na kryterium asów na karowej. Wprawdzie 52. rajd Barburka padł jego łupem, ale jednak pani karowa nie była dla niego przychylna. Jak to później skomentował stronę Tomka Kuchara, zwycięzcy kryterium asów, niech się dziadek cieszy. No to teraz wygrani. Na miejscu piątym marka Audi. Oczywiście z wielkim przymrużeniem oka. Ta firma nie tylko ściga się na torach, ale też dba o piłkarzy. Wygrani są dlatego, że sponsorują królewskich. Piłkarzom Realu Madryt właśnie przekazali pakiet szybkościowy. Wygląda on imponująco. Na miejscu czwartym Julien Dupont. Francuski motocyklista trialowy właśnie zabawił się w wyjątkowo ekstremalny sposób, bo przejechanie po prostu rollercoastera byłoby za proste. On zrobił to swoim motocyklem. Wygrał bilet do Disneylandu od Vroom TV. Na trzecim miejscu zespół Citroën Racing. José María López, Ivan Miller i Sebastian Leb dostali nagrodę FIA na zakończenie sezonu za totalne zdominowanie serii WTCC. W tym roku wygrali 16 z 24 wyścigów. W przyszłym roku będą mieli jeszcze zespół satelicki i ściganie się turystyczne będzie wycieczką krajoznawczą dla pozostałych zespołów. Miejsce drugie dla Tomka Kuchara. O długość ołówka wygrał kryterium asów na karowej. Po słabym sezonie, choć jedna wygrana, o 38 tysięcznych sekundy. Nad Kaito. Gratulujemy. Miejsce pierwsze zdobył bezapelacyjnie ten zawodnik. Miał mega farta i wsparcie kibiców. Teddy Błażusiak wygrał wszystkie trzy wyścigi pierwszej rundy Mistrzostw Świata Super Enduro, choć na pierwszym zakręcie pierwszego wyścigu spadł na koniec stawki. Gonił cały pierwszy wyścig, pomógł fortunie, a ona dała mu sukces. Ergo Arena oszalała na jego punkcie. No i jeszcze coś poza konkurencją. Najwięksi wygrani, dla których skali nie było. To wszyscy motocykliści i dzieci z domów dziecka biorące udział w Moto Mikołajkach. Nie ma co opisywać tej imprezy, trzeba było tam być i dobrze się bawić.